Cześć, z tej strony Mateusz Gawron. W dzisiejszym odcinku vloga będzie o tak zwanych pilotach. Co to są te piloty? To jest po prostu przygotowana już muzyka, jakieś powiedzmy riffy gitarowe, czy nawet riffy i bas, czy coś z wokalem, już pod konkretne nagrywanie albo pod konkretne przygotowanie danego utworu. I powiem Ci z własnego doświadczenia, że warto prosić kolegów z zespołu albo koleżanki o to, żeby Ci przygotowywali piloty. Tak? Dlaczego to jest ważne? No bo większość salek prób jest jednak dość mała i często jest tak, że każdy skupia się na swoim instrumencie, nie słysząc jednocześnie całości, nie słysząc smaczków gitarowych, basowych. A jeśli poprosisz powiedzmy jakiegoś kolegę, gitarzystę z zespołu, żeby ci nagrał piloty do tej jego nowej kompozycji, to nagle słyszysz zupełnie wyraźnie wszystkie kostkowania, wszystkie uderzenia, wszystkie smaczki. Tu włożył jakąś triolę, tam coś jeszcze, jakieś inne bajery. Tu jakiś efekt dodał, który się powiedzmy powtarza w czasie. I ty wtedy, mając taką wiedzę, dysponując takim pilotem, możesz rzeczywiście ułożyć fajną taką ścieżkę perkusji, którą będziesz mógł podkreślić te smaczki na gitarze, na basie czy na wokalu. Także warto poprosić członków zespołu o nagranie pilota. Możesz poprosić o to, czy gitarzystę, czy wokalistę, wokalistkę, prawda? To ogólnie może Ci dużo dać, bo powiedzmy przygotowujesz się do nagrywania i to jest kluczowe, żeby jako perkusja podkreślić riffy gitarowe, zgrać się z basem, podkreślić nieraz jakieś smaczki, które robi wokal. To naprawdę później robi robotę, czuć, że to jest zespół. Też zauważyłem coś takiego, że wydawało mi się, że tak słyszałem, że było grane, nie? A później mówię, wiesz co, weź mi to wyślij, nie? Nagrywa mi kolega, kurczę, tego nie słyszałem, nie? A, to tak tam grał. No i wiesz, wtedy jest zupełnie inna informacja. Także warto prosić członków zespołu o to, żeby podsyłali Ci na bieżąco te utwory, nad którymi pracujecie, bo wtedy łatwiej będziesz mógł napisać lepszą partię materiału. Twoja perkusja będzie lśniła, prawda? A przecież o to chodzi, nie? Do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!